po tym pierwszym secie, no powiedzmy sobie delikatnie rzecz biorąc, niezbyt udanym, zupełnie inne oblicze zespołu od drugiego seta. Walczyłyście, widać było, że bardzo, bardzo wam zależało. No tak, gdzieś myślę, że byłyśmy trochę uśpione, przeciwnik nas trochę uśpił i gdzieś tam nie mogłyśmy grać tego, co potrafimy, co umiemy i gdzieś musieliśmy z siebie wykrzesać więcej agresji i energii. Tradycyjnie w bloku bardzo dobrze grałaś, w ataku też popisałaś się w ważnych momentach. Jak ty się czujesz? Czuję się dobrze. Myślę, że jeszcze mamy trochę do przepracowania. Już powoli czas się kończy, ale mam nadzieję, że będziemy bardzo dobrze przygotowane i po tym meczu widać, że gramy lepiej niż poprzednie sparingi. A Niemki to łatwy przeciwnik? Nie, Niemki, my wiemy doskonale, że dla nas to jest ciężki przeciwnik, ciężko nam się z nim gra, ale myślę, że znamy je doskonale, tak jak one nas i to będzie jakby, to będą mecze wygrata, która po prostu mniej błędów zrobi, która gdzieś tam głową będzie do przodu. Po pierwszym przegranym secie, drugi set, wyrwana jesteś z kwadratu trochę niespodziewanie, jak sobie poradziłaś? No, mam nadzieję, że dobrze wgrałyśmy ten mecz, więc jesteśmy bardzo zadowolone i się cieszymy. Mam nadzieję, że jutro tak samo podejdziemy do tego meczu i zobaczymy, co będzie, no będziemy walczyć. No wiadomo, przykro, że tutaj Mary coś się stało, mam nadzieję, że nic poważnego. No i teraz wracamy odpoczywać. Miałeś trochę stresu? Tak, bo zostałam tak wyrwana, tak troszeczkę zszokowana, ale myślę, że to mnie jeszcze bardziej zmotywowało, żeby właśnie tam dołożyć trochę siebie. Thank you.